Tak zapowiadano niespełna 2 lata temu przebudowę ulicy Dworcowej w Bytomiu. Fundusze europejskie. Główny bytomski deptak nadal jest jednak placem budowy. Piesi nadal muszą chodzić naokoło. Jest w totalnym rozbiciu. Na razie się nie podoba. A dlaczego? No bo jest taka, jaka jest. Przepraszam, bardzo się spieszę. Kompleksowa przebudowa Dworcowej miała zakończyć się pod koniec ubiegłego roku. Zakres inwestycji za ponad 26 milionów złotych jest szeroki. Obejmuje nie tylko to, co widać, ale również wszystkie podziemne instalacje. Nową nawierzchnię, ale również sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną i deszczową, sieci elektryczne i teletechniczne. Mieszkańcy mają jednak zastrzeżenia do tempa prac i sposobu ich wykonania. Jednego nie umiem zrozumieć. Najpierw kładli kostki wszędzie. A teraz to wszystko wycinają. Czy wcześniej tego nie było wiadomo, że będą te rośliny tutaj sadzone? Jak twierdzą niektórzy, to z powodu przebudowy część biznesów wyprowadziła się z Dworcowej. Utrudnienia dotknęły bowiem nie tylko mieszkańców, ale również przedsiębiorców. Wykopano dziurę, gdzie coś chcieli zrobić. Tydzień, dwa, trzy. Po 4 tygodniach poprosiłem, żeby ktoś przyszedł tutaj za to odpowiedzialny, nie? Przyszła ta osoba z całą resztą i pytam się, po co wykopaliście ten rób? No bo musimy poprowadzić kabel. Bardzo dobrze, rozumiem. Ale czemu jest to niewykonane? Bo nie mamy kabla. No a kiedyście rozpoczynaliście, to mieliście ten kabel, czy goście nie mieli? Nie, nie mieliśmy go. Za 2 dni to zakopali bez kabla. Miasto przedłużyło wykonawcy firmie Hucz czas na zakończenie prac. Na Dworcowej dużo się dzieje, ale mało kto wierzy w to, że wszystko uda się zrobić w ustalonym terminie. Termin zakończenia prac to jest koniec maja i dla nas jest to ostateczny termin. Jest on podyktowany tym, że w czasie prowadzenia prac zimą tego roku wykonawca nie był w stanie prowadzić prac brukarskich. W momencie, kiedy leżał na Dworcowej śnieg i kiedy temperatury były ujemne, to jest niezgodne z obowiązującym reżimem technologicznym. Wykonawca wykazał, ile takich dni było w czasie realizacji prac. Sprawa ma się lepiej, jeśli chodzi o odnowienie 11 historycznych kamienic. To również prace wykonane w ramach rewitalizacji ulicy Dworcowej. Wykonawca zgłosił już gotowość do odbioru prac. Staraliśmy się zrobić maksymalny remont tych budynków, czyli izolacje pionowe, co jest niezmiernie ważne, tak żeby zabezpieczyć budynki przed przemakaniem. Od tylnej strony ocieplenie tych budynków. Po rewitalizacji ma być dużo bardziej zielono niż do tej pory. Ponadto nowa Dworcowa będzie w końcu deptakiem, bo ograniczony zostanie wjazd samochodów. Na razie jeszcze trudno sobie to wyobrazić, choć jest już bliżej niż dalej efektów. Od dziś w całym kraju w ośrodkach onkologicznych pomagają pacjentom specjalni koordynatorzy. Jest to efekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej, która weszła w życie 20 kwietnia. Zakłada ona wprowadzenie nowego modelu zarządzania opieką onkologiczną w Polsce. Zakładamy tam takie procedury, które umożliwią wykrywanie nowotworów na jak najwcześniejszych etapach ich zaistnienia. Pozwoli to z kolei na szybkie, skuteczne leczenie, na coraz bardziej skuteczne leczenie w ramach tej niezwykle trudnej choroby. Każdy szpital wchodzący do sieci onkologicznej będzie musiał mieć koordynatora. W skali kraju powinno się ich pojawić docelowo 700. W Zagłębiowskim Centrum Onkologii zatrudnionych jest jak na razie 4 koordynatorów. Jest to bardzo istotny element w całej opiece onkologicznej, ponieważ bardzo często pacjent o chorobie onkologicznej dowiaduje się nagle, nieprzygotowany, no my nie czekamy na chorobę, prawda? I pacjentowi samemu jest bardzo trudno się w gąszczu tych różnych przepisów, różnych schematów leczenia odnaleźć. Koordynator ma za zadanie, aby tego pacjenta bezpiecznie prowadzić, powiem tak w cudzysłowie, za rękę. A koordynatorem może zostać każdy, kto został odpowiednio przeszkolony, był pacjentem lub pracuje jako sekretarz medyczny czy statysta medyczny. Do obowiązków koordynatora przede wszystkim należy komunikacja z pacjentem, prowadzenie pacjenta przez wszystkie etapy ścieżki diagnostyczno-terapeutycznej, umawianie terminów badań diagnostycznych, umawianie terminów wizyt kontrolnych, umawianie oczywiście terminów konsyliów i nadzór nad prawidłowym wykonywaniem planu leczenia,
które zostanie zadecydowane na konsylium lekarskim. Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej zakłada, że każdy pacjent, niezależnie od miejsca zamieszkania, otrzyma opiekę onkologiczną opartą na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych. Realizacja etapów leczenia ma przebiegać przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. Katowice utracą południowe dzielnice na rzecz Mikołowa. To pomysł jednego z mieszkańców, który chce zorganizować referendum. Bardzo liczę oczywiście na to, że poprą nas grupy niezadowolonych osób, o których ciągle w mediach głośno, jak na Burowcu na przykład, głośno w mediach sprawa ostatnio, ale też Wieżowca na Kostuchnie, czy na Podlesiu, gdzie tam Lidla wybudowano i zalewa okolicznych mieszkańców. Konkretniej to w Zarzeczu. To jedna z 6 dzielnic poza Ligotą, Panewnikami, Piotrowicami, Ochojcem, Podlesiem i Kostuchną, która miałaby zostać włączona w granicę sąsiedniego Mikołowa. Ten pomysł zrodził się jako żart i reakcja na opieszałość urzędników. Pan Tymoteusz od 8 lat stara się o wykup działki, na której chciałby rozbudować szkołę specjalną prowadzoną przez Fundację Arka Noego. Niestety bez skutku. Może Mikołów sprowadzimy do Katowic, skoro tam w urzędzie Urząd Miasta działa sprawnie, a nasz nie potrafi. Same osoby pracujące w urzędzie ja szanuję, znam je i z racji mojego zawodu, i z racji działalności już wieloletniej samej szkoły i fundacji. Rozmawiam z nimi, ale każdy rozkłada ręce i mówi, on tu więcej nic nie może, to zależy od kogoś innego, od innego wydziału, od innego urzędnika, od tego, co jest wyżej, od tego, co pracuje 2 piętra niżej. Urząd Miasta potwierdza, że pismo w sprawie referendum odebrano. Wpłynęło takie zawiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą właśnie polegającą na przeprowadzeniu referendum. To pismo wpłynęło pod koniec ubiegłego tygodnia. Oczywiście będzie rozpatrzone i w ustawowym terminie tym inicjatorom zostanie udzielona odpowiedź. Odpowiedź będzie zawierała liczbę głosów, jakie muszą zgromadzić pomysłodawcy. Jest to 10% wszystkich uprawnionych do głosowania mieszkańców Katowic. Inicjatorzy mogą potrzebować nawet około 20 tysięcy podpisów, żeby przeprowadzić referendum. Na razie jest ich niewiele. Miasto jeszcze nie zastanawia się, co stałoby się po zmianie granic administracyjnych. Bez komentarza w tym temacie. O komentarz poprosiliśmy zatem mieszkańców południowych dzielnic. Ja nie mam żadnego problemu ze złej strony z Urzędu Miasta. Nigdy załatwiałam dokumenty, załatwiałam różne rzeczy, ale nigdy nie miałam problemu. Czyli gdyby było takie pytanie w referendum, to pani by się opowiedziała za Katowicami, nie za Mikołowem? No raczej tak. Byłoby się automatycznie mieszkanką Mikołowa. Tak. Aha, no to, ale to może zmienić bardzo wiele, będąc mieszkanką Mikołowa. To jest urocze miasto Mikołów, aczkolwiek wolałabym zostać w Katowicach. Nie będzie łatwo przenieść Katowic do Mikołowa, bo sam organizator nie jest przekonany, jak zagłosowałby w wymyślonym przez siebie referendum. Na razie ma 60 dni na zebranie podpisów, co może być niełatwe, biorąc pod uwagę, że o tym pomyśle mało kto słyszał. Michalina, Jaś, Maja i Tymon od dziś mają swoje własne drzewa, drzewa nowego pokolenia. Rodzice, których dzieci urodziły się w Tychach w 2022 roku, posadzili dziś symboliczne młode drzewka, które będą rosły razem z ich pociechami. To akcja, którą miasto zainaugurowało po raz pierwszy w ubiegłym roku i cieszy się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców. Dlatego w tym roku kolejne miejskie parki wzbogacą się o 100 dodatkowych drzew, a o te, które posadzono w minionym, rodziny sumiennie dbają. Z tego, co mam takie sygnały, to czy piszą, czy dzwonią do nas, jeżeli coś się dzieje, czy nie ma tabliczki i tak dalej, no to dzwonią, żeby się, no widać, że i dbają. Przychodzą, podlewają, dbamy o to, żeby się przyjęły. Zresztą tu widać z zeszłego roku drzewka, które naprawdę pięknie rosną. Akcja cieszy się dużym zainteresowaniem pośród młodych rodziców, bo jak sami przyznają, to pamiątka na całe życie. Jednocześnie miasto wzbogaca się o tak potrzebną dziś zieleń, a możliwość pokazania drzewka dziecku za kilka lat jest bezcenna. Władze miasta mają nadzieję, że rodzinne sadzenie drzew stanie się tyską tradycją. Teraz Maja będzie miała taką pamiątkę, tak? Jak się gdzieś tam nasza córeczka urodziła, będzie miała też tutaj swoje drzewko. Jak będzie starsza, to mam nadzieję, że to będzie gdzieś tam wspominała, jak będzie mogła sobie to spacerować. Będziemy wspólnie spacerować. Fajna pamiątka i tak naprawdę rok temu usłyszałam o tym, jak pomagałam jeszcze właśnie z brzuchem koleżance sadzić drzewko. Właśnie opiekowałam się małym Frankiem, ona sadziła drzewko i wtedy powiedziałam, że jak urodzę, to od razu, jak tylko będą zapisy, to zgłaszam właśnie Amelkę, naszą rodzinę, bo to jest cudowna pamiątka, mieć takie własne drzewko. W poniedziałek Tyszanie zasadzili drzewka w rodzinnym parku błogosławionej Karoliny.
Więcej dzieci nie planujemy, więc to będzie takie może symboliczne zakończenie. Będziemy mogli porównywać, kto szybciej rośnie, czy ten maluch, czy to drzewko. Podoba się Państwu ta akcja? Oczywiście, że tak. Więcej takich trzeba. Bardzo fajnie, tym bardziej, że no zawsze te chyby kojarzone z zielenią, z drzewkami, więc no im nas więcej, tym lepiej. Teraz o młode drzewka pozostaje dbać i obserwować, jak szybko pną się w górę. Kolejne sadzenia prawdopodobnie w przyszłym roku. Przez najbliższe tygodnie tak będzie wyglądał zjazd z autostrady A4 w Mysłowicach. Utrudnienia drogowe spowodowane są kolejnym etapem remontu na węźle Brzęczkowice i potrwają do połowy czerwca. Zamkniemy zjazd z autostrady A4 na drogę S1 dla podróżujących od Katowic w kierunku Tychów, Bielska i dalej Cieszyna. Objazd poprowadzimy łącznicą Katowice-Łódź, a następnie będziemy prowadzić kierowców na nieodległym węźle w Sosnowcu przy outlecie, aby zawrócili i mogli ponownie wjechać na drogę S1 w kierunku Cieszyna. Wiadukt trasy S1 na węźle Brzęczkowice w Mysłowicach na skrzyżowaniu z autostradą A4 jest remontowany od końca stycznia. W czwartek otwarto zamknięty dotąd zjazd z drogi S1 na A4 dla kierowców jadących od strony Łodzi w kierunku Katowic. Na obu jezdniach A4 pod wiaduktem są dwa zwężone pasy ruchu i ograniczenie prędkości do 60 km/h.